dom pływający, dom na wodzie, to alternatywa do domu stacjonarnego, do domu na lądzie. No dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wiadomo, że są bardzo wysokie ceny gruntów, szczególnie blisko miasta, dlatego dom na wodzie można traktować dwojako. Z jednej strony może być to dom na wodzie gdzieś w naszej lokalizacji wakacyjnej, nad jeziorem, w lesie, gdzie szukamy innego sposobu na miłe spędzenie czasu blisko natury, a z drugiej strony dom na wodzie może być alternatywą właśnie do domu tradycyjnego, czy do domu nowoczesnego, budowanego gdzieś przykładowo na przedmieściu miasta. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że w wielu miastach Europy, takich jak chociażby Londyn, Hamburg, Amsterdam czy Skandynawia, domy na wodzie są już popularne. Klienci wiedzą, że można w sposób bardzo komfortowy mieszkać w domu, który jest zlokalizowany chociażby blisko centrum miasta. Wielkość tego domu jest już zależna od preferencji klienta. Dom, który zbudowaliśmy jako Eco Ready House w Szwecji, miał ponad 200 metrów kwadratowych, 3 poziomy, piękny taras słoneczny na górze, też bardzo przestronny projekt. I tutaj decyzja de facto o wielkości domu zależy od klienta. Te domy są bardzo zbliżone do domów budowanych na lądzie, czyli są wyposażone zarówno w system ogrzewania, w system wentylacji, tak zwaną rekuperację, są zrobione z bardzo fajnych, trwałych elewacji, więc jest dużo podobieństw związanych z budową domu na wodzie versus dom na lądzie. Musimy zwrócić uwagę na przestrzeganie chociażby prawa wodnego, a niekoniecznie prawa budowlanego. Musimy też zwrócić uwagę na fakt, że tego rodzaju obiekt możemy zarejestrować jako jacht. Zwracamy uwagę też na kwestię dostępności do terenu, do lokalizacji, na której chcemy dom na wodzie umieścić. A jeśli myślimy o tym, żeby ten dom przenieść na przykład w inne miejsce, trzeba uzyskać odpowiednie zgody związane z tak zwaną żeglugą śródlądową. W przypadku technologii EcoSmart jest to dom produkowany w fabryce. Ściany są przygotowywane odpowiednio z fabryce, z odpowiednią warstwą izolacji, z elewacją, przyjeżdżają na gotowo na plac budowy. Podobnie te ściany są wykonywane w przypadku domu na wodzie.